波兰民主转型27年来一直被视为东欧前共产国的模范生，但这个荣誉现在备受考验。执政党限制记者进入国会，在野党议员群起反击，在议会厅内静坐，抵制这项打压新闻自由的议案。而愤怒的民众也纷纷走上华沙街头示威抗议，并封锁国会入口，誓要捍卫民主自由。面对公民社会左一声钳制自由，右一声铁幕降临，执政党非但没有尝试平息民怨，还在在野党杯葛下强行投票通过明年的财政预算案，进一步推高朝野对立状况，也让民众担心政府走向一党独大的专制统治。Sytuacja wywoływania przez opozycję skrajnej emocji politycznej, z którą wczoraj mieliśmy do czynienia, nie ma nic wspólnego z rzeczywistą kondycją naszego kraju. Wręcz przeciwnie. Wynika z bezradności, frustracji tych, którzy władzę utracili i tych, którzy nie mają pomysłu na to, jak przekonać Polaków do swoich racji. 不过总统的解释似乎火上浇油，大批反政府民众在在野党领袖佩特鲁的带领下继续封锁华沙街头，杯葛国会，高举捍卫民主的大字报，抗议政府无视宪法，褫夺民主自由。Mamy inne pytanie, dlaczego niszczą polską demokrację, dlaczego boją się, żeby Polacy patrzyli im na ręce, dlaczego mogą w każdej chwili sobie zakwestionować uczestnictwo posła, każdego posła w pracach parlamentu, dlaczego do tych kwestii się pani premier nie odniosła? Nie odniosła się, bo ma świadomość, że źle robi i że niszczy polską demokrację, Polska zaczyna się staczać. 另一方面，欧洲理事会主席，同时也是波兰最大在野党前党魁的图斯克，同一天也向波兰政府喊话，促请当局尊重宪法，绝对不可以无视欧洲的民主价值，否则就必须承担后果。